nad kopalniami paszczy Warantraxa zbierała się burza. Armie Sigmara i Morati przygotowywały się do inwazji, a w zupełnie innej części krain najwyższa wyrocznia przygotowywała kolejną część swojego wielkiego planu. Działania córek Kaina o znacznie mniejszej skali, ale niezbędne do osiągnięcia przez nią upragnionej boskości, skupiały się tam na Morzu Meinta i skarbie, który skrywał się w głębinach tego akwenu. W całych 8 krainach pełno było miejsc, w których potężne artefakty ukryte były przed wzrokiem ciekawskich. Czekając na odnalezienie przez poszukiwaczy skarbów lub innych śmiałków odważnych na tyle, by je próbować odnajdywać. Jednym z takich reliktów, zapomnianych przez historię, była latarnia Okariana. W jej wnętrzu, skonstruowanym z półprzeźroczystego eter kwarcu, mieniła się konstelacja ciem, każda będąca fragmentem świetlistych energii pochodzących z chysz i zamkniętych w niej przez samego Teklisa. Latarnia była wynalazkiem boga iluminacji, którego używał u zarania dziejów do wydobywania dusz elfów z wnętrza uwięzionego boga chaosu Slaanesha. Energia, jaka wydobywała się z latarni, przyciągała zagubione dusze do siebie, dzięki czemu z jej pomocą Teklis dawno, dawno temu stworzył Sitai, swoje pierwsze dzieci. Niestety, z całą mocą, jaka drzemała w latarni i z całą wiedzą Teklisa, próba bóstwa iluminacji, polegająca na odrodzeniu elfiej rasy w postaci Sitai, zakończyła się tragedią. Udręczone wspomnieniami eonów spędzonych na torturach w żołądku Slaanesha, dusze Sitai były uszkodzone, dręczone nienawiścią i szaleństwem, którego nie dało się odwrócić. Teklis był koniec końców przerażony swoim dziełem. Uznał je za błąd i postanowił, że Sitai muszą zostać unicestwieni. Elfy te w porę zorientowały się, jaki los czeka na nich z rąk ich stwórcy. Dlatego postanowiły uciec, wcześniej jednak podejmując próbę skradzenia Teklisowi latarni. Obawiały się, że ich ojciec użyje artefaktu do tego, by ich odnaleźć i zniszczyć. Wielu Sitai poświęciło swoje życia, żeby pokonać magiczne bariery oraz świetlistych strażników sanktuarium Bóstwa Światła. Chociaż każdy krok w chysz sprawiał im niewyobrażalny ból, to koniec końców udało im się skraść latarnię i uciec z nią w głębiny mórz krain. Tam stworzyły swój nowy dom, tak bardzo dopasowując się do wszechobecnych ciemności i przerażającej izolacji w głębinach, że z czasem te głębiny mórz stały się wręcz ich bronią. Latarnię zamknęli w Sardanoi, wielkim rowie na dnie Morza Marintar, w Krainie Życia. Była to tak głęboka otchłań, że większość naukowców 8 krain wierzyła, że prowadzi wprost do eter pustki kosmosu. Nawet światło latarni nie było w stanie wydostać się z tej głębiny, a dodatkowo relikt chroniony był przez przerażające monstra z koralu, zbudowane przez Sitai w ścisłym celu pilnowania artefaktu. Tak też pierwsze elfy myślały, że ich sekret został ukryty przed innymi na zawsze. Nie mogli jednak przewidzieć tego, do czego może posunąć się Morati, gdy jest zdeterminowana osiągnąć swój cel. Wieści o położeniu latarni agentkom Morati dostarczyli korsarze z floty Tarasa Nightscora, starego sojusznika najwyższej wyroczni. Jego statki od dekad przeczesywały morza we wszystkich 8 krainach, oczywiście na żądanie Morati, wędrując za wszystkimi ludowymi legendami o światłach w głębinach morskich, czy też rybackich opowieści o bladoskórych elfach, które nocami wychodziły na brzeg, by skraść ludzkie dusze. Koniec końców jego flota natrafiła na Morze Maitar, gdzie zetknęła się z elfami Aidoneth z enklawy Ironreach.
rozegrała się morska bitwa, której pokłosiem było porwanie przez korsarzy jednego z kapłanów Aidoned. Po kilku dniach najwymyślniejszych tortur sprawionych przez piratów, nieszczęsny kapłan wyjawił im, gdzie ukryta jest latarnia. Ta wiadomość rozradowała Morati. Od wieków poszukiwała tego artefaktu i w końcu zdobycie go leżało w jej zasięgu. Wydobycie go jednak z dna Sardanoi nie było w żadnym stopniu łatwym zadaniem. Tylko najlepsze z jej agentek cienia były w stanie dostać się tam i wykraść latarnię z rąk tajemniczych elfów. Miały do tego wykorzystać sieć umbralną. Ta magiczna nić spowijała wszystkie skrajny, w mniejszym lub większym stopniu. Wszędzie tam, gdzie znajdowała się ciemność i cień. Wszędzie tam, gdzie nie docierało światło chysz. Tylko istoty najbardziej zjednoczone z magią cienia mogły wykorzystywać korzenie tej magicznej sieci, by przechodzić przez krainy jej mrocznymi tunelami. Jednak nawet najbardziej wyszkoleni w magii cienia podróżnicy nie byli w stanie wytrzymać długo w obecności tak skondensowanych mocy ulgu. Magia cienia zmieniała ich duszę, ostatecznie przy zbyt długiej eksponacji w tunelach, transformując ich w bezmyślne, bezkształtne upiory. Jednak agentki Morati gotowe były na każde poświęcenie dla swojej przywódczyni. Na jej rozkaz oddział najlepszych agentek ruszył w głąb sieci, kierując się wprost w głębiny Morza Maintar. Magiczne zaklęcia, jakimi obdarzyła swoje popleczniczki najwyższa wyrocznia, pozwoliły im na przetrwanie w sieci na tyle długo, by ostatecznie dotrzeć do Sardanoi i wypełnić swoją misję. Na samym dnie rowu, chronionym przez gigantyczne bezokie jaszczury oraz fluorescencyjne monstra, odnalazły gargantuiczną świątynię, mieniącą się delikatnie złotą poświatą. Trzy dziesiątki najlepszych z agentek Morati wtargnęło do tej zapomnianej przez bogów i czas świątyni. Tylko jedna z nich wróciła i to po długim, długim czasie. Ślepa oraz na wpół oszalała, trzymając latarnię w zakrwawionych rękach, samotnej agentce udało się i ruszyła wraz z reliktem z powrotem w głąb umbralnej sieci, by oddać go swojej najwyższej wyroczni. Ale o tym porozmawiamy sobie następnym razem.